18 marca wspominamy świętego Edwarda, męczennika. Edward urodził się w roku 963. Był najstarszym synem Edgara Spokojnego, króla Anglii. Miał zaledwie 12 lat, gdy objął tron po ojcu. Jako doradcę obrał sobie świętego Dunstana, prymasa Anglii. Za jego panowania nastąpiła reakcja przeciw prochrześcijańskiej polityce ojca. 18 marca 978 roku, jadąc na polowanie, Edward udał się na zamek Corfe, aby odwiedzić macochę i brata. Zanim zsiadł z konia, napadli go i zamordowali najemnicy najęci przez macochę. Jego grób otaczano czcią, którą wzmógł rozgłos cudów. Chociaż zabójstwo Edwarda miało podłoże polityczne i dynastyczne, kościół w Anglii uważał go za męczennika, który zginął z rąk pogan. Święty Dunstan dokonał uroczystego przeniesienia relikwii męczennika do opactwa Shaftesbury. Do jego grobu zaczęły przychodzić pielgrzymki, a Bóg wsławił jego sanktuarium cudami. Jego kult stał się w Anglii bardzo popularny. W ikonografii święty Edward ukazywany jest z koroną na głowie w długiej królewskiej szacie. Jego atrybutami są sztylet i puchar z wężem. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, świętego Edwarda, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.